Homiletyka. Co to takiego jest homiletyka? Jest to tak naprawdę nauka pisania kazań i mów, które mają być wygłaszane przy różnych okazjach w czasie nabożeństw, w czasie pogrzebów, czy też w ogóle głoszenia Bożego Słowa. Ewangelicka homiletyka zwraca uwagę na to, że podstawą kazania zawsze musi być Boże Słowo. A więc przede wszystkim modlimy się, sami staramy się zauważyć to, co dociera do nas, w jaki sposób Pan Bóg do nas mówi, a później staramy się przekazać Boże Słowo we współczesnym kontekście współczesnemu słuchaczowi. Ewangelicka homiletyka zwraca uwagę na to, że zawsze podstawą kazania musi być Boże Słowo, nie może być jakiś wiersz, czy też tym bardziej nie może być to kazanie polityczne. Aczkolwiek oczywiście kaznodzieja powinien zwracać uwagę na kontekst, w jakim się znajduje. Jeżeli głosi Boże Słowo, głosi kazanie studentom, to musi ono być inne niż wtedy, kiedy będzie wygłaszał kazanie na przykład w domu opieki pensjonariuszom, którzy tam się znajdują. Homiletyka to także kazania, które wygłaszamy na pogrzebach, ślubach, chrztach i wtedy są to kazualia. Wtedy tematem jest przede wszystkim to wydarzenie, w którym bierzemy udział, ale do tego wydarzenia dobieramy także odpowiedni fragment Bożego Słowa, który powinien pasować do kontekstu właśnie tego wydarzenia. W Kościele Ewangelickim bardzo dużą rolę odgrywa kazanie, dlatego też w czasie studiów teologicznych, gdzie nasi przyszli duchowni nabierają różnego rodzaju praktyki, bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na to, by nauczyć się dobrze przemawiać i nauczyć się także wygłaszać właściwe kazania.